Nie jest łatwo czekać. Myślę, że potwierdzi to każdy, kto kiedykolwiek wpatrywał się w tarczę zegara albo w kalendarz, myśląc sobie o wydarzeniu, które ma się wydarzyć w najbliższym czasie, za jakiś czas, za kilka godzin, za kilka dni. Cierpliwość to jest bardzo trudna cecha. Trudno jest ją w sobie wyrobić, wypracować. Cierpliwość to trudne słowo, bo w słowo cierpliwość wpisane jest cierpienie. Wpisana jest zgoda na to, żeby dobrowolnie cierpieć. Cierpliwość. Tym, który jest najbardziej cierpliwy, jest Pan Bóg, który czeka na człowieka, czeka na zmianę w człowieku. Jest tak bardzo cierpliwy, że był w stanie wydać na cierpienie swojego jedynego Syna. Był w stanie oddać to, co miał najcenniejszego, na cierpienie, aby człowiek mógł zostać zbawiony, aby człowiek dokonał zmiany w swoim życiu, aby człowiek postawił Pana Boga na właściwym miejscu w swoim życiu. O tym mowa jest w tekście dzisiejszej niedzieli, który pochodzi z księgi proroka Izajasza. W 5 rozdziale czytamy tam jeden z najpiękniejszych poetyckich obrazów Starego Testamentu. Pieśń o winnicy. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Pan Bóg zadaje pytanie, co jeszcze mam zrobić, człowieku, aby moje przesłanie, przesłanie mojej Ewangelii do ciebie dotarło, aby przestało być dla ciebie słowem skierowanym w próżnię, a trafiło do twojego serca. Czasami patrzymy na Pana Boga i mamy wrażenie, że On jest cierpliwy i tę Bożą cierpliwość nadużywamy. Mówimy, jeszcze mam czas. Pan Bóg tak jest bezgranicznie miłosierny, więc na mnie zaczeka. A na razie są dla mnie ważniejsze rzeczy w życiu. Co jeszcze należy uczynić, aby przesłanie Bożej Ewangelii do ciebie dotarło? W czasie pasji stajemy pod krzyżem. Przed krzyżem, wobec krzyża, który nie jest tylko pustym symbolem, znakiem, nie jest pustym rekwizytem, ale jest Bożym znakiem zapytania. Jam swej nie szczędził krwi, a coś uczynił ty, jak pyta jeden z tekstów pieśni, które śpiewamy w kościele w tym czasie. Co jeszcze Pan ma uczynić, by Jego Słowo trafiło do ciebie, by Jego Słowo przemówiło do ciebie z mocą? Bo Pan Bóg tak naprawdę to wszystko uczynił nie ze względu na miliony, ale ze względu na ciebie.